Dzień dobry wszystkim w Szumilesie. Nadszedł czas, abyśmy zebrali naszego hardkorowego koksa, tego najbardziej dopasionego słonecznika, jaki u nas urósł. No, kończy się sezon na słoneczniki i bardzo późno nasza odmiana dojrzewała, więc niestety gdzieniegdzie wszedł jakiś grzybas i muszę po prostu zebrać, tym bardziej, że zabezpieczyłem przed ptakami, bo to był pierwszy słonecznik, który zaatakowały te ptaki. Mam nadzieję, że tym samym ograniczyłem trochę niestety dopływ powietrza. Mam nadzieję, że mi tam nie spleśniało, bo chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda to. Jeszcze wam pokażę, zanim go zbiorę, jak on wygląda. Kurczę, trochę dałem ciała, bo przed chwilą w sumie zebrałem słoneczniki, które były obok, ale jest jeszcze jeden obok. Zobaczcie, jaką on ma grubą łodygę, a jaką łodygę ma ten nasz koks. Ona jest tak średnio dwa razy większa niż w pozostałych słonecznikach. Liście ma olbrzymie, już teraz to mówię, taki jest trochę klapnięty jakby, ale no naprawdę kawał dziada. Zobaczcie, jakie miał liście. O, średnio ze dwa razy większe. Te liście średnio ze dwa razy większe niż u innych. Łodyga dwa razy grubsza, naprawdę dopasiony. Chyba też ma największy łeb. Już go obcinamy, zobaczymy, co tu się dzieje. Strasznie ciężki. Tutaj zawiązałem tę włókninę, teraz mi się odwiązać nie chcę. Może jakoś zejdzie tak bez tego. Jest już, można powiedzieć, dojrzały, bo ma... tutaj jest żółty, tak, więc nawet już trochę za dojrzały może. No, na szczęście grzyb na niego jeszcze nie zaczął wchodzić. Nasiona wreszcie zrobiły się czarne, bo były przez bardzo długi okres czasu białe i jeszcze jak były białe, to już je ptaki podjadały. Jednak zrobiły się czarne, jednak nie są białe, że nie jest to jednak albinos, bo już miałem dla was przygotowane informacje, dlaczego mu wchodzi niestety gdzieniegdzie. Tutaj już widzicie pleśń, czy to jest akurat pleśń, ale też grzyb potrafi wchodzić. Dlatego wolałem już go, czekajcie, troszkę obniżę, o, troszeczkę wcześniej go zebrać. Jeszcze jak widzicie, są białe też nasiona, jest bardzo duży, ciężko było go wyżywić. Dlaczego on taki gruby urósł, duży? Bo zaraz zmierzymy mu tutaj jeszcze ten łebek, tylko już go chcę tak ładnie tutaj obcyndolić. Jak widzicie, ptaki go zaatakowały jako pierwszego. Bardzo długo dojrzewał. Do tej pory nie ma takich idealnie czarnych bardzo tych. No tutaj może. Gdzie niegdzie już też tu zaczyna grzyb wchodzić. To ostatni moment, że go zebrałem, żeby jeszcze parę nasion z niego zdobyć. Natomiast, moi drodzy, ja nie wysyłam nikomu nasion, nie sprzedaję. Jak chcecie mieć nasiona jakieś z dużych słoneczników, kupcie sobie słonecznik na rynku, bo ja tego nie robię, nie mam czasu po prostu tego wysyłać, gdzieś się tam bujać po pocztach i w ogóle nie dam rady po prostu. Do tej pory mieliśmy... Największa sztuka, jaką ja miałem tutaj, to miała 34 cm. Zaraz zobaczymy, ile ma jegomość. Jegomość też ma tyle samo, 34 cm, chociaż w tę stronę chyba zdaje się być większy. Tu nie, no 34 cm, czyli urosł łeb mniej więcej, znaczy największe łodyga, najgrubsza, największe liście. Największe też korzenie, na pewno już nie będę odkopywał. No i największy łeb, chociaż mówię, że jeszcze ze cztery inne słoneczniki mają podobny wymiar. Chciałem zwrócić uwagę, że warto sobie różne nasiona wybierać z takich dużych słoneczników. I ten już dojrzał rzeczywiście, jest całkowicie żółty. Warto z takich sobie brać nasiona do wysiania, bo nie wiem, czy one są jeszcze takie dobre do zjedzenia. Zaraz tutaj spróbuję... Wziąłem rękawiczki, bo wiecie co, jak się tu obcina, to bardzo się klei na początku. To trzeba też uważać, paluchy można posklejać. Czekajcie, żeby wam pokazać, jeśli to złapie kamera. To nasionko, łapie? Chyba łapie. Jest już takie nie białe, tylko takie szarawe. To świadczy o tym, że jest bardzo, bardzo dojrzałe. I... Strzeliło mi się bardzo. Mamy gości na rowerze. Poczekamy chwilę. A ja sobie pojem.
Aż przerwałem na chwilę, bo po prostu, ja nie wiem, zawsze jest tak, że przez pół dnia nikogo nie ma, jak chwycę za kamerę, to ktoś właśnie jedzie, coś tam do mnie gada albo coś i nie mogę się skupić. Bierzemy to na nasiona do wysadzenia w przyszłym roku, chociaż mi się wydaje, że ja postaram się jakiś inny słonecznik zasadzić, który posiać, czy zasadzić, w sumie też można, który szybciej będzie dojrzewał, bo to jest niezbyt fajne, że właśnie zaczynają go brać różne choroby. Coraz zimniej jest, a to popada trochę i tak wiecie już. I warto sobie je wyskubać, zwłaszcza jeżeli są takie ogniska, jakieś tam pleśni czy grzyba, to tu jest takie ognisko, aż dotąd wszystko powywalać. Nie ma sensu ryzykować, wziąć tylko z tych miejsc, które są czyste i od razu je wyciągnąć na jakimś talerzyku, na jakimś sitku najlepiej, na jakiejś gazie czy czymś, w przewiewnym miejscu je wysuszyć, bo jak będziemy tak trzymać, to może się okazać, że nam spleśnieje. Ja na przykład w ten sposób zebrałem tam 2 czy 3 słoneczniki, wsadziłem do samochodu na wieczór, tak po południu i rano jechaliśmy do rodziny, chciałem im wręczyć te słoneczniki. Nie, przepraszam, wsadziłem chyba z 6 słoneczników, a tylko 3 wręczyłem, bo 3 przez noc w samochodzie w zamkniętym zaczęły po prostu pleśnieć, więc warto od razu powyciągać nasiona, co ja zaraz zrobię, i dać do wysuszenia, wtedy na przyszły rok macie do siania. Można też oczywiście zjeść, tak jak mówię, tylko że ja na przykład już średnio coś takiego lubię, bo to takie jest no twarde, suche, no takie... Takie jakbyśmy kupili nasiona w sklepie, to po prostu takie jest, a wiadomo, że z ogrodu własnego świeższe to fajniejsze, ponieważ ja już się tego pozbywam, pokażę wam jeszcze jak ta łodyga wygląda. Ja używam piły dosłownie, żeby to ściągać, ale może najpierw liść. Jeden z większych liści. Tak pokazuje, wiecie, jako ciekawostkę, że potrafią też takie duże urosnąć. A dlaczego takie duże rosną? Moi drodzy, może akurat było bardzo silne nasiono, które było dobrze odżywione tam w środku, trafiło na podatny grunt gdzieś obok jakiegoś nawozu obornika, bo tutaj kiepska jest ziemia, ale jednak troszkę tam tego obornika i liści gdzieś było rzucone. Może wcześniej zeszła ta roślina, że inne tak z nią nie konkurowały, była najsilniejsza. No zdarza się. Mieliśmy też z 5 słoneczników, które były takie no mega wysokie, już ponad 4,20 miały. Z 10 słoneczników, które były też bardzo wysokie, 4-metrowe, czy nawet 4,10. Ze 30 słoneczników były takie sobie, tak rosły, po czym nagle takie się zrobiły, dosyć solidne. Zresztą zbiorę wam liść, poczekajcie sekundkę, popatrzycie sobie na przyrodę najwyżej, zbiorę wam liść z innego słonecznika, dużego, i zobaczymy, porównamy je. No już jestem, wybrałem taki z takiego bardzo silnego też słonecznika, też bardzo duży, jak największy wziąłem, jaki tylko był, i proszę, tak to wygląda. Największy liść, jaki tutaj mi się udało wypatrzeć na innym słoneczniku. O, jeszcze jest sporo większy, tak, i tu szerszy, i tutaj też, no tutaj nie, bo on tak jakoś niesymetryczny, to ma część większą niż te. I ciekawy jestem teraz tak, żeby sobie też dla własnego doświadczenia na przyszłość zobaczymy, jaki ma rozmiar samego tutaj, o, odtąd do samej końcówki. To jest 41 cm. I teraz tu będzie mi trochę ciężko w ten sposób, w takim mniej więcej najmniej, najszerszym miejscu. O kurde, tu jest więcej? Aha, bo ja tak trochę po skosie oszukałem. Ale tu też jest 43. Słuchajcie, on jest szerszy. Zobaczcie, żeby nie było, że oszukuję. 43 cm. Co, ja jakoś źle zmierzyłem? Wydawało się, że on jest dłuższy niż szerszy. No nie, no ten ma 41 tutaj, o. 41 cm na 43. Więc powyżej 40 to już jest naprawdę bardzo duży liść. Jeszcze wam łodygę pokażę, tylko wiecie co? Najpierw te liście poobrywam, żeby była widoczna. Będzie trochę problem ze ścięciem tego. Chyba powinien po siekierkę iść. Zobaczymy, jak to pójdzie.
Ten się na nim wspierał, więc zaraz mi się złamie pewnie. Jaka gruba ta, jak ręka prawie tutaj w nadgarstku. Zaraz jeszcze obwodu to nie zmierzę tą miarką, bo to ciężko, musiałbym mieć jakąś nitkę najpierw to dookoła objechać, ale średnicę mniej więcej mogę zmierzyć. Mamy tutaj 6 cm prawie. No tu przy samym dole, no to już mamy 6 cm. Trochę wyżej, tak na wysokości 30 mniej więcej centymetrów, to jest około 5, tak pomiędzy 5 a 5,5, tak no 5,2 mm mniej więcej. Chociaż zaraz zobaczymy ten obwód tutaj na dole. Też można tak o pi razy drzwi tam, no wychodzi jakieś 15, żeby być uczciwym, a nie, bo to do tego miejsca, no to 15,5. A zobaczymy jeszcze, jaki jest długi. Mamy 3,20 plus to, co ja tam jeszcze kawałek w ziemi zostawiłem i jeszcze głowa, jak był wyprostowany, jak miał kwiat dopiero, no to spokojnie 3,5 metra miał, także najwyższy nie był, ale był najbardziej dopakowany. I tak jak mówię, no nie wszystkie oczywiście takie rosną, ale mamy tutaj też, jeszcze wam pokażę kilka jeszcze takich, które nie zebrałem. Mamy tutaj, o, ptaki nam podjadają, zobaczcie, jaki on jest wysoki. To są te, które mają 4,20 nawet. Tu kolejny, no ale jednak, ach kurde, mogłem wziąć tamtego do porównania. Jednak tutaj, pomimo że te inne są też bardzo, bardzo dopakowane, duże, to myślę, że będzie widać tutaj jednak różnicę w tej łodydze. Nie wiem, co nagrywam. No jednak ten centymetr praktycznie średnicy więcej jest niż ten, tutaj chyba ma najgrubszą łodygę, ten, który wziąłem do porównania. Czy ten tutaj też ma 4 metry około. Też ma ten. No mówię, słuchajcie, są różne, tak? Pokazuję wam jako ciekawostkę, jakie rozmiary może taki słonecznik przybierać, że warto spróbować z niego pobrać nasiona do wysiania na przyszły rok i zobaczyć, czy to cokolwiek dało, bo Agnieszka kupiła też bardzo duży ten łeb słonecznika. No i wiecie, no wyrosły nam różne. No wyrosły nam takie, które mają tam po 2 metry. Niektóre wyrosły takie, co mają po 1,80 m może. Inne wyrosły na 4 metry. Jedne mają łebki dosłownie 10 cm, inne mają 34. Trafiły na lepsze warunki. Na jakieś nasionko było po prostu lepiej odżywione, może bardziej z brzegu takie, bo te nasiona tutaj zawsze są większe, dojrzalsze, te, które są gdzieś tutaj z boku, bo są wcześniej pozapylane i mają zwykle więcej miejsca, jak się tu rozchodzą, niż te tutaj w środku, widzicie, te w ogóle nie są jeszcze dojrzałe. Także no nie ma co się tam przejmować, że raz urośnie takie, raz takie. No mówię, ja dla was jako ciekawostkę tak obiecałem, że zrobię o tym naszym koksie film, no to zrobiłem. I tak jak mówię, wyjmuję nasionka, ziarenka, przeznaczam właśnie na nasiona, wysuszyć od razu. Później jak już są suche, to gdzieś można do jakiegoś słoiczka czy coś. I zapraszam na tę naszą serię SSS o sadzeniu, sianiu 100 słoneczników w okolicach przyszłego 1 maja 2021. Zapraszam, żeby wziąć udział znów w sianiu 100 słoneczników. Tyle. Na koniec rzut oka na łodygę koksa, która zostanie mi, którą sobie wysuszę i zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, czy ona się nada na jakąś tyczkę. I co? I łepek, z którego nasiona pójdą do siania w przyszłym roku. Do zobaczenia. Pa, pa.